Masz to. Sławek, pranie robię. Masz coś brudnego? Do prania? Wiesz co, mam 8 brudnych rzeczy i 7 brudnych, ale jeszcze można chodzić. Oho. Ty słyszałaś? Oho. Ktoś puka. No kogo to znowu diabli niosą? Pewnie znowu idą telewizję kablową zakładać albo telefony. Teraz mają te atrakcyjne pakiety, non stop z tymi pakietami zawracają w fujarę, no. Witajcie, drodzy parafianie. Matko jedyna. Ja pierdzielę, ksiądz! Pierwszy raz widzę, żeby ksiądz zakładał telewizję kablową. Przychodzę do was z kolędą. Z kim? A, z kolędą, dobrze. Myślałem, że z tą TVN-u taką. Dobrze, dobrze. To chciało się panu? Tylko księdzu. Co? Księdzu. Chciało się panu księdzu? Tarabaniczne 6. piętro. Można było zadzwonić. Są teraz takie atrakcyjne pakiety. Przyjęło się raczej, aby osobiście. A właśnie, domofon macie popsuty? A tak! To już dawno temu się spier... Sławek, ty weź coś... Z 1 lutego odmówił posługi. Brawo, Sławcie, brawo, Sławcie. Także... Także... A teraz głos zabierze małżonka. Prosimy bardzo. Ale co ja mam niby powiedzieć, powiedz? Tak to ci się ja panie zamyka. Kombinuj. Na ten czas onegdaj. Jesteśmy tudzież... Z małżonkiem mym Sławomirem, aj owszem, ogromnież radzi z wizyty drogi ksiądzu. Drogi książu, jak to się mówi? Księciu! Może prościej będzie ojcze. Ojcze. O, fajnie, że tata wpadł. A właśnie, a propos, drogie dzieci, jak się wam żyje? Kochacie się? Jak to nas czasem najdzie ochota? Nie, no, no, jak nic nie ma w telewizji. No i znudów się tak człowiek podsunie trochę. Żonę to mam przy wypłacie, resztę żyję w celibacie. No panią to jeszcze widuję w kościele, ale pana to już w ogóle. Nie, ja chodzę. Ja chodzę. Chodzę. Ty? Tylko wolno. Znaczy... Nie zawsze mi widać, bo przeważnie stoję za filarem. Sławek, tam... No to bardzo ciekawe, bo u nas w kościele nie ma filarów. Mhm. No to mamy kłopot. Ani jednego? Jak na złość. I to się wszystko nie zawali? Znaczy, ja stoję za filarem. To jest panieńskie nazwisko mojej żony. Ona jest z domu Filar. Czy ożeniłem z filarem? Co? Jajco. Ty, Sławomir, przecież ja z domu Kołkowska jestem. Zamilcz, Kołku, bo nie wiesz, co czynisz. Chodzę, chodzę. Chodzę, chodzę, nawet w dzieciństwie byłem ministrem. No ale teraz to już chyba cię powaliło, baranie jeden, no. No jaki minister, Sławek, co ty opowiadasz? Wiceministrem?
Że wice? Może ministrantem? O tak! O to to! Tata ma rację! Może ministrantem! O to to to! To tak! O to to to! To 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 to! A kiedy ostatni raz, synu, byłeś u spowiedzi? Wczoraj! No to bardzo dziwne, bo jakoś cię nie zanotowałem. Byłem! Był, tylko on się spowiadał dzielnicowego. To jest bliżej, co będę księcia fatygował. No dobrze, drogie dzieci, a macie tu może święconą wodę? Tak. Owszem. Przynieś! Pierwszy! Pierwszy! Ale skąd ja to przyniosę, no? Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem i... Raz! Tak jest, przyniesie. Baby trzeba trzymać krótko, nie? To znaczy, zakonnicę trzeba trzymać krótko. Także tego. Ale że Dudkę nie wzięli na mundial? A jak tak się ksiądz przeleci z tasą, to ile ksiądz zbierze? No to zależy od hojności parafian. No tak, ale tak pi razy drzwi, nie wiem, stówka, dwie stówki, nie... Niech pan pomnoży to, co daje pan sam, razy 1000 wiernych. Irena, chodź, jest zagadka. To się rozgazuje i będzie dobrze. Ile jest 1000 razy 0? Z 0... 10 tysięcy. Tyle chcę? Szefem, daj mu lepiej tego. Otóż i woda święcona. Do dna! Widzę, że gazowana. A to nie? Może soku? O, ja przyniosę. Ale jak tak się was rozglądam po mieszkaniu, to ani jednego świętego obrazka nie widzę. Tak, bo nie ma. Ale był. Co? No. Tak, ale był! Ho, ho, ho! Ileż na ten czas obrazów było tutaj ich? U nas? Człowieku, ale tu było obrazów! Tak. Tylko, żeś za późno przyszedł. Właśnie. Tu był obraz na obrazie, no prześnie można było. Tak. Gorzej niż w muzeum. Ale zdjęłam. Tak, ale zdjęła. Dlaczegoż? Dlaczegoż? Ponieważ przeszkadzały mi. W akustyce oczywiście, kiedy bym wykonywała religijne pieśni. To pani śpiewa? No to się świetnie składa, to ja w takim razie zapraszam panią do naszego parafialnego chóru. Oj. Próby codziennie o 6 rano. Raczej nie, nie będzie mnie. Ty, Sławek, ty weź coś wymyśl, no. Idź, Słowiku, masz dar, wykorzystaj go. A nie da się tego przesunąć na 5? Ale widzę, moi drodzy, że łączy was prawdziwe i szczere uczucie. Ja wobec tego nie mam serca was rozdzielać. Skoro więc ty, córko, będziesz śpiewała u nas w chórze, to może ty, synu, byś nam pomógł w procesji. Nie wiem, czy jestem godzien. Zaprawdę, mówi ci Sławomir, że jesteś godzien. Naprawdę cię pieprznę zaraz. Wow, ludzie przecież siedzą. Będziesz nosił figurę świętego Rydygiera. Nie znam człowieka. A ile waży ten cały grenadier? Grenadier? O jakieś 60 kilo. 60 kilo, aleś umoczył. Masz za dużo zębów, niewiasto? Oj. Niestetyż, nie mogę dźwigać, gdyż posiadam chory kręgosłup. Ale to się cudownie składa, gdyż akurat święty Rydygier jest patronem osób cierpiących na kręgosłup. No, go mać!
ale mój doktor pan Pałubicki... No wierzy pan Pałubickiemu? Człowiekowi, który ma 16-letnią kochankę na żurawiej? Gdzie? 16 wyrwał? Taki stary dziad? Cholera jasna, tajemnica spowiedzi. Nie, to raz na rok się można wysypać. To ja w takim razie się z wami żegnam, drogie dzieci. Pokój z wami. A przedpokój z tobą. Przecież ja muszę. Co? Ja pobiegnę. Gdzie ty? Ja muszę, do Pałubickiej muszę. A, dobra, to idź. Kapusiu, SB-ski Volksdeutschu. Goleni se nie połam. To ja też wyjdę. Pokręcę się trochę po żurawiej.